Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Let's Play Thorin's Passage. Dzisiaj odwiedzamy Pergolę. Pergola jest stosunkowo krótkim rozdziałem, chyba najkrótszym tutaj z możliwych. Praktycznie składa się na niego tylko jedna zagadka, która może sprawić większy problem, przynajmniej na początku, jeżeli, no nie wiem, ja jak byłam dzieckiem, to mi sprawił problem. A większość przygodówek sprawiała mi wtedy problem. Teraz chyba już nie będzie tak źle, chociaż nigdy nie wiadomo. No dobra, to ruszmy się stąd i zobaczmy, co jest dalej. No tak. Oczywiście Thorin musiał gdzieś wpaść. Ładne lasy tu są. Takie duże. Uuu, i coś nas chce zjeść. Jakieś małe lemingi. Przypomina lemingi. Oh no! Zostaliśmy pożarci przez lemingi. After the Pergolans tie you securely to the ground, they bring by all their friends to stare at you. You do not harm them, mainly because you're a skeleton. Tak. A to jest kolejny motyw z zabiciem Thorina. Musimy się tutaj troszeczkę bardziej pospieszyć, żeby uwolnić go i no, wyrwać się ze szponów śmierci. Stop that! Let me go! Get away! Shoot! Tak, Thorin na szczęście jest silny. Wait! Don't be afraid. Hold still. Tak, wielkolud się uwolnił, ale nie bójcie się. On behalf of all Pergolins everywhere, I would like to thank you, Giant, for saving the life of Ferma. Oh, that's all right. Ow, oh, hey, quick! Don't too loud. Stop, Julia. Let's knock it off. Oh, sorry. Okay. You seem to be a kinder, gentler giant, not like some giants we know. I wonder if you could help us with a problem. But of course. You need some logs moved, rocks realigned, villages trampled. Tak, rozdeptać kilku mieszkańców na pewno. Much worse. We recently captured another giant, but very different from you. This one will not cooperate at all. What can I do? Perhaps if you talked with it. Well, okay, but are you sure I'll be safe? Follow me. Okej, okay, czyli znaleźli jakiegoś innego giganta, z którym teraz będziemy rozmawiać. Ja nie może pozwiedzać czy czegoś? Chyba nie. Oni chyba mieszkają w takich małych domkach. Co ciekawe, ten las jest taki bardzo wysoki, bardzo duży i bardzo fajny, a tutaj mieszkańcy są dosyć malutcy i to jeszcze w dodatku mniejsi niż w Eskarbie. No ale dobra, idziemy w takim razie za wodzem. I co my tu mamy? Piękną dziewczynę, przywiązaną do ziemi. No cóż, wypadałoby ją uwolnić. Oh no. No. It's okay. I won't hurt you. No. No. No jak już widzieliśmy, podpis był Lina, czyli to jest ta właśnie córka króla, która uciekła chyba od nich i chyba trafiła tutaj właśnie. Wypadałoby ją uwolnić, ale ona nie bardzo chce współpracować, ale mamy za to medalion. Dlatego było nam potrzebne otworzenie go, ponieważ gdyby był zamknięty, to nic by nam to nie dało. Ale teraz otwarte możemy jej pokazać, skąd jesteśmy. Oh, I wish I had listened to them. I wouldn't be in this mess. They told me to give you this. Oh, look. That is my dear sweet father. And I. Oh, how I miss them.
Maybe you are from Scarpa, but you're so tall. Who are you anyway? My name is Torin, but I'm not from Scarpa. I'm from the lands above. Torin of the lands above. Do you promise not to harm me? I swear. At present, I can think of nothing worse. O, ja już bym coś wymyśliła. Well, Ale to jest gra dla dzieci. Yeah, I can't. I'll have to try to break each little thread, I suppose. Why? Use your knife. Well, that's just it. I didn't bring a knife. Some hero I am. Well, hold still. Here goes. Then, I'll tell you a little secret. All this time, I've had a knife hidden in my boot, but they tied me up before I regained consciousness. Okej, okay, czyli zabieramy nóż od Liny. I dzięki temu będziemy mogli ją uwolnić. Chociaż może nie. Tak ładnie wygląda leżąc. Now hold still. I wouldn't want to cut you. Tak, teraz będzie romantik scena. Oh, thank you, Torin. That was horrible. Och, to było takie straszne. Ale ładna jest za to. Jak to w bajkach. Here's your locket. Oh, Boogle. Here. Let me help you up. Oh, wait. Look at your arms. You're bleeding. O mój Boże, ty krwawisz. What? Oh, oh nie. I'm okay. I dropped a long ways through the trees before I landed on this soft loam. I must have, caught some branches on the way down. It's nothing. Nonsense. Come over here. I'm sure I heard a stream this way. Everyone in Escarpa said we should meet, but I never dared dream you really would. Everyone else was so short and hairy. I was always the ugly duckling. Too tall, too thin, hair only on top. But with you, I feel, I don't know, somehow normal. I think you're anything but normal. What? Huh? No, what I meant was that you're far above normal. You're beautiful, wonderful, perfect. Oh, Torin. But my parents must be worried sick. Well, yeah, they are. They really want you to return home. And my parents, they're still in danger. I must go on. You're right. But will I see you again? You must. Excuse me, you two. Will you be staying for dinner? If so, I'd better send out several hunting parties. No, we've got to leave immediately. We have to begin our search for a Phoenicrest. Oh, no need. I know right where one is. But it's pretty far away. What? I can't believe it. Does it work? Well, it might. You see, it hasn't been used in some time. Somehow, I could have guessed that. Let's go, Lina. No. No, możecie się przestać kręcić. Attention, everyone. This is Torin and his friend Lina. Please give him your attention. They're all yours. But what do I do? Well, that's the problem. No one knows. The Phoenicrest hasn't been used in generations. Legend has it that when the Ostiaries find perfect harmony, the worlds will open unto them. But even when wearing these ancient sacred robes, they cannot find the way themselves. Can you help them? Oh boy.
Tak, i to jest właśnie ta zagadka, która przysporzyła mi z całkiem sporo kłopotów. Ona się składa z chyba trzech etapów, z tym, że ten drugi i trzeci etap są ze sobą powiązane. Pierwszy etap właśnie polega na odpowiednim ustawieniu tych pergolan na pentagramie. I to jest chyba najtrudniejsza część, ponieważ dość ciężko się kapnąć, gdzie którego z tych ludzików gdzie ustawić. I ja wam powiem, że do tej pory nie wiem, na jakiej zasadzie to działa. No, ale cóż, zawsze tutaj posiłkowałam się innymi pomocami, bo tak naprawdę no, nie wiem, jaki jest w tym, jaki jest tego główny sens. Dobra, ale to zabieramy się do roboty. Przede wszystkim musimy ustawić gości z, nie wiem, żółtym szalikiem po prawej stronie, a po lewej stronie gości ubranych na fioletowo. O, można tu nawet skorzystać z pomocy, chociaż nie wiem, czy ta pomoc jakaś bardzo pomocna będzie. Masło maślane, wiem. Dobra. Poczekajcie chwilkę. Okay, you step into the center. And you, take his place. Tak, i tego damy tutaj, bo on ma i różowe wdzianko, i żółty szalik. Myślę, że to można jakoś... Nie wiem, czy teraz łatwo byłoby mi na to wpaść, tak naprawdę. Kiedyś było mi bardzo trudno. Czekajcie, tego z czerwonym paskiem damy tutaj. O! Już myślałam, że się zatnął. Okej, okay, i tego będzie trzeba dać tutaj. Zamieńcie się. I tu mamy jeszcze jednego z tym wdziankiem. Okej, okay, tu trzeba chyba pokombinować już potem tylko ze względu na to, gdzie którą postać ustawić. Zaraz, może z tymi niebieskimi rękawami właśnie trzeba by... Nie, idziesz tu, mój drogi. Z tymi niebieskimi rękawami by musiały być po bokach. Tak mi się wydaje. Znaczy na krańcach tego pentagramu. Tak. Kto miał być po środku? Ci z zielonymi kapturkami? Jakie dziwne to jest. Czekajcie. Moment, nie, to nie będzie tak. Ej! Hey, I didn't tell you to move. Looks like you just got bored since you haven't moved anyone for a while. What the oh, fuck? Oh, no, there goes another one. They just can't seem to hold still, can they? Wait, stop! Lena, I have to keep them from moving. They only move if you wait around too long, Torin. Okej. Okay. Ta gra mnie nie lubi. Zdecydowanie. Ja się napiję, one się przestaną ruszać. Ta zagadka jest chyba na czas. No możecie się przestać ruszać. Kat, stójcie w miejscu. Ty idziesz tu. Tu powiedziałam.
Dobra, teraz zrobię pauzę na chwilę, bo muszę spojrzeć, jak to będzie wyglądać. Dobra, ten powinien być tu. Mam nadzieję, że nie zaczną mi się ruszać jakoś głupio. Teraz... O! Co to zadziałało? Hurry, Lena, jump. O, szkoda. Dobra, zadziałało. A w sumie naprawdę, nie wiem, no to jest kłopotliwe, żeby kapnąć się, gdzie które z nich powinno być. Ja muszę jeszcze na to spojrzeć później i zobaczyć. Okej. Okay. Teraz mamy drugą część zagadki, która jest nieco prostsza, na szczęście, ponieważ my już mamy podpowiedzi po lewej i po prawej stronie. Będziemy zajmować się muzyką. Nie za bardzo lubię zagadki muzyczne, natomiast tutaj jest to no, dosyć proste. Przede wszystkim po lewej stronie musimy ustawić kobiety, bo to będą wysokie dźwięki, a tutaj mężczyzn, więc sobie poprzestawiamy ich. Co ja robię? O Boże. Z kobietą. Tak, kobieta z mężczyzną. Kobieta, mężczyzna. Dobra. I one się łapią tu za łapki. Tak słodko. Tak, i teraz dostajemy batutę. Batutę możemy sobie wziąć do ręki i odgrywać. Teraz musimy ustawić te dźwięki, żeby one były równo, czyli od chyba najniższego do najwyższego, czy jakoś tak. Ja tak jak mówię, z muzyki nie jestem dobra. Natomiast one oczywiście muszą ustawić się w takiej linii, jak tu te nuty, nie? Czyli po prostu. I tak, jak każdym pergolaninem możemy poruszyć, tak on porusza dwoma innymi. I oczywiście można sobie to zapisać, czego ja oczywiście nie robię zazwyczaj. I odpowiedni dźwięk po prostu odpowiednimi ludzikami porusza i to można sobie zapisać i odpowiednią kombinację z tego stworzyć. Tak jak mówię, ja tego nie zrobię. Zobaczymy, jak długo mi to zajmie. Jeżeli będzie za długo, no to coś tam powycinam. Ja po prostu nie jestem zbyt leniwa chyba do tego. Nie chcę mi się tego zapisywać. A do tego trzeba poruszyć. Okej. Ten musi wskoczyć na ostatnie miejsce chyba. Wieczoraz tym się będę męczyć pewnie. O, dobra. Dało się. Teraz tego musimy tutaj przestawić. Nie. To wraca na swoje miejsce. Nie. Tej nie ruszać. Tak, to będzie przeboskie. No już prawie są w linii ustawione, tylko jedna jest inaczej. O! Dobra. Teraz by mi się przydało te dwie przesunąć.
Nie, ta nie. Tej nie ruszamy. O! I jeszcze te dwie. O! Proszę bardzo, jak ładnie. No. Bardzo ładnie. Tak, jedną część kryształu otworzyliśmy. Ah, that's it. The pattern was 5 ascending notes leading to the second nested planet. So that phoenicryst goes back to Ascarpa. Tak, nie zwróciłam uwagi na to, co mówiłeś. Przepraszam. W każdym razie, któryś z nich posyła nas jakby w głąb Ziemi dalej, a drugi przesyła z powrotem do Ascarpy, do której Lina musi się dostać. Dobra, to teraz mężczyźni. To jest chyba najniższy dźwięk. Ci dwaj. Nie, ten musi być tu chyba. Albo na końcu. Nie. On musi być drugi. Nie. Nie to. To. Teraz ten musi się zamienić. Nie. Tak. A, tego może. O, dobra. Jest, udało się. Świetnie. Poszło szybciej z nimi. Pięknie. A, ten wjedzie do Ascarpy, a ten wjedzie do dalej, w głąb Ziemi. To jest inny kolor. O, Torin, I knew you could do it. Ho. You did? But now what? Oh, this part I know. Stand over here. I'll throw enough of this powder for both of us, and off we'll go. Don't forget me, Torin. I couldn't, Lina. Be careful. This Licentia sounds dangerous. I will. Now, close your eyes. They are closed. Ach. Romantic. Save enough powder for a trip to Ascarpa. I promise. I'll see you soon, Lina. Somehow. Goodbye, Torin. And goodbye, Boogle. Tak, rozdział czwarty, czyli Astenia. I always felt you were innocent. Kurtzwald needed a scapegoat. All these years away from your home, your family, your friends, you must be so bitter. Perhaps. I've learned to use the darkness to get what I want. I've heard you've become quite the powerful sorceress. Oh? But not quite powerful enough to overcome the magic of that collar. Not yet. But perhaps soon. And when I do, I promise revenge. But what if you could return sooner? What? Ha! The collar will not be denied. I could release it for you. Oh, Beckett. You know its spell can only be broken by royalty. And no matter how much you scheme, you'll never be king as long as the boy lives. No. Yes, think, Lysandra. Who sealed the collar? Kurtzwell. That... Wait. Are you suggesting you could become Arch Authority? Let's just say if you'll do a small favor for me, I'll do a large favor for you. And just what would that small favor be? Nothing much, just a little magic spell. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o koronę i władzę i pieniądze i wszystko. What? Hey, I'm getting better at this. Tak, te
oraz wylądowaliśmy w Astenii. Tak jak mówiłam, rozdział Pergola jest dosyć krótki. Astenia jest chyba nieco dłuższa, ale głowy nie dam. Poza tym jest to taki bardziej już mroczny świat. Tutaj jest pełno lawy, pełno jakichś dziwnych miejsc, jaskiń i... A co jeszcze, to przekonacie się oczywiście następnym razem. Ja już Wam tutaj dzisiaj dziękuję i oczywiście zapraszam do kolejnych odcinków. Na razie i cześć!